Ja mieszkam od 40 lat na Kapuściskach. No z tą S5 to z panem się nie zgodził, bo był pan wojewodą i w tym temacie pan nic nie zrobił, proszę pana. No to ta odpowiedź to mi tak nie satysfakcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o spalarnię, chciałbym wiedzieć, który z prezydentów zaczął likwidować pas ochronny między Zachemem a osiedlem Kapuściska. Kiedyś w latach 60-tych, 70-tych nie wolno było ani stawiać żadnych budowli, nic. Po prostu, że tak powiem, władze komunistyczne jeszcze kładły nacisk na to, żeby to po prostu wysadzać lasem, ochronić to społeczeństwo od że tak powiem, tych chemikali, jakie wytwarzały zakłady chemiczne Zachem. Od pewnego czasu się to likwiduje. Dzisiaj idąc ulicą Wojska Polskiego w stronę Zachemu, widzi się całą instalację. I pan prezydent jeszcze nas teraz tu częstuje elegancką spalarnią, żeby jeszcze nas dobić. Także proponowałbym, żeby ta spalarnia powstała może na pana osiedlu, a nie tu na Kapuściskach, bo już my mamy dosyć tych trucizn. Spróbuję się ustosunkować. Czy ktoś o wycięciach zieleni coś mi pomoże? Więc powiem tak, no padły tu słowa, że jako wojewoda w sprawie S5 nic pan nie zrobił. To teraz ja lubię polemizować. Co wojewoda mógł zrobić? Zrobiłem bardzo dużo, ponieważ nadzorowałem proces związany z wydawaniem pozwoleń na budowę i wszystkie w swoim zakresie kompetencji, wszystkie obowiązki spełniłem, wszystkie dokumenty są. Nadzorowałem także sprawy związane z uzgodnieniami dotyczącymi środowiska. Rola wojewody w tym momencie się skończyła. Sprawa, decyzje wydane, prawomocne, dotyczące różnego rodzaju wywłaszczeń, które gdzieś tam jeszcze będą pewnie, więc od tej strony wszystko jest zrobione. Dzisiaj problemem S5 to jest problem tylko i wyłącznie pieniędzy, tak jak powiedziałem. A tych pieniędzy ani wojewoda, ani prezydent w dyspozycji nie ma. Jeżeli chodzi o pas zieleni, trudno mi się ustosunkować, bo tematu nie znam, aczkolwiek plan zagospodarowania terenu, który funkcjonuje w parku przemysłowym, czy teraz już przemysłowo-technologicznym, określa, że jest to teren właśnie przemysłowy, ale w którym zagospodarowanie jest możliwe z zachowaniem chyba zieleni w wysokości 40% powierzchni. Także jest to wysoki wskaźnik, który gwarantuje, że zieleń tam będzie. Wszystkie lasy, które są, taka jest moja wiedza, ale mogę się mylić, wszystkie lasy, które tam są zarządzane przez Lasy Państwowe i gospodarka leśna na terenie nawet i parku przemysłowego jest za zgodą na wniosek, albo na pewno zgodnie z przepisami. Zasada jest taka, że Lasy Państwowe muszą na jakiekolwiek zmiany pozwolić, badają, czy można, czy nie można. O spalarnię, jak Państwo pozwolicie, to tak jak mówię, zostawmy na razie ten temat. Jeszcze specjalny blok temu poświęcimy, tak? Zaczniemy od filmu, a potem do ostatniego pytania. I śmiem twierdzić, wczoraj jechałem akurat do Gdańska samochodem. Jechałem, chętnie bym zabrał wszystkich przeciwników spalarni. Jechaliśmy obwodnicą miasta. Na odcinku 1,5 kilometra był taki zapach nieprzyjemny, że nie dało się nawet jechać w samochodzie, tak? I pytam akurat włodarzy tamtego terenu, był dzisiaj pan prezydent Karnowski, też kawałek jechaliśmy razem. On mówi, w tamtym obszarze nikt nie chce budować domów, nikt nie chce budować zakładów i to nie jest tylko obszar tego miejsca, tylko to jest obszar dookoła w każdym kierunku, bo mówi, w zależności od tego jak zawieje, to nikt po prostu tam nie chce. I naprawdę pojechałem, nie angażowałbym się w budowę tej spalarni tak bardzo, bo miałbym obawy, gdybym nie pojechał i Izba Gospodarcza Wiedeńska zaprosiła nas na wizytę w spalarni. Pojechałem i zobaczyłem to samo, co Państwo tu za chwilę zobaczycie, że to jest inna spalarnia. Zobaczyłem, że nie ma się czego obawiać, że jest strach przed nieznanym. Jest to najnowocześniejsze technologie, gdzie z komina nie leci nic. Kompletnie, bo wszystkie spaliny i trucizny najpierw przechodzą przez wodę i są tam w pełni wychwytywane. Tam nie ma ani grama zapachu z komina, ani grama dymu. Wszyscy mieszkańcy mogą wejść do internetu, zobaczyć każdy odczyt z każdego czytnika, czy jest trucizna, czy nie ma. Dzisiejsze technologie na tym polegają.
A kto nie wierzy, ja prosiłem, żeby ProNatura, spółka, która realizuje, przyjdzie moment, zorganizuje parę wyjazdów właśnie takich dla najbardziej niedowierzających, którzy zobaczą, jak funkcjonują spalarnie. Trochę widać z tego filmu, przy czym od razu zapowiem, ten film nie wykonaliśmy my, nikt na nasze zamówienie, tylko firma, którą Państwo poznacie, film jest w internecie, może każdy oglądać go do bólu, firma, która pokazuje to jako technologię. Mało tego, w wielu krajach o spalarniach odpadów się mówi zupełnie inaczej, że to są elektrociepłownie zasilane odpadami. Bo tak naprawdę spalarnia jest elektrociepłownią, czyli produkuje się ciepło, produkuje się prąd, a zamiast węgla, który idzie w dym, wrzuca się odpady, dbając o to, żeby przez ten komin nic trującego nie wylatywało i wylatuje, zapewniam Państwa, tak mało, że inne kominy, które wydzielają spaliny, mają różnych substancji dużo więcej, aczkolwiek nawet jak wydzielają, to są zgodne z przepisami. Ale zostawmy, jak mogę prosić jeszcze ten temat. Umówmy się, że za 27 zakończymy pytania, panie redaktorze. Dobrze. Obejrzymy film i wtedy przejdziemy do tematu spalarni. Tak. Stare Kapuściska to są ogromnie stare i starzy ludzie tam mieszkają. My nie mamy najmniejszego skwerku. Pół ławeczki nawet nie mamy, żeby usiąść. Jest mały lasek, który jest pod stronie przed przychodnią. I tam gdyby trochę wyczyścić i chociaż zrobić jakąś ścieżkę, jakąś ganek, żeby można usiąść, tam ludzie chodzą do tej przychodni, nie ma gdzie nawet usiąść, odpocząć. Proszę przeanalizować, jeżeli to mieści się w jakichś takich naszych funduszach, bym powiedział, bieżących, to bardzo byśmy prosili. Bo nie ma u nas na takim dużym osiedlu ani Orlika. Wiem, że był planowany przy ulicy Toruńskiej. Nie jest to centrum osiedla, a i tak po prostu padła idea. Jest jako alternatywę jest podnoszony TKKF. Do TKKF-u zaraz jeszcze przejdę. Tutaj nic, praktycznie żadnej inwestycji od lat na naszym osiedlu nie ma. Ani placu zabaw, ani ścieżek rowerowych, ani... Nic po prostu, tak? Najważniejsze takie zarzuty, że nie ma gdzieś infrastruktury sportowej. To boisko, które dzisiaj jest na Starym Rynku, będzie przeniesione po Mistrzostwach Europy na teren Zespołu Szkół Drzewnych. Także to jest, że tak powiem, tam będzie lokalizacja, tak jest. A jednocześnie dla wszystkich miłośników sportu przecież jest realizowana inwestycja na ulicy Słowiańskiej. Nie sposób nie zauważyć tego, jak dużo tam się dzieje. Obok jeszcze są planowane. W każdym razie tam i ten obiekt, ale jeszcze i na tych wolnych przestrzeniach obok będą na pewno boiska. Dlaczego? Ponieważ ta inwestycja duża, drogowa, spowodowała, że do szkoły, ze szkoły, znaczy z boisk szkoła będzie miała utrudnione korzystanie, więc w ramach tej nowej inwestycji jeszcze nie wiemy, kto będzie zarządzać, ale bez względu, kto to będzie zarządzać, to ma służyć przede wszystkim mieszkańcom i dzieciom ze szkoły i wszystkim, którzy tam są. I jeżeli komukolwiek powierzymy zarządzanie tym obiektem, to na pewno nie będzie miał prawa ograniczać dostępności. Witam pana prezydenta. Moje pytanie jest krótkie. Kiedy zostanie wykonana modernizacja torów tramwajowych na relacji Szarych Szeregów a Perłowej? Znaczy tam to jest kwestia i sąsiedztwa. Rozumiem, tu słyszę głosy, że za szybko jak jedzie to jest hałas, no to też trzeba uszanować, ale na pewno jeżeli to jest spad, to wynika także z przepisów, bo tramwaj no ma hamulce, ale tak naprawdę to jest metal na metalu, więc nie jest bezpiecznie, aby on jakąś prędkość przekroczył, więc na razie tam nie planujemy remontów i na pewno, nawet jakby był remont, to nie znaczy, że one szybciej pojadą, bo to nie jest powodem do tego, że jadą z taką prędkością. Dlaczego szpital dwójka to jest zastępca niby dla pijaków? Ja byłam 3 razy w szpitalu i stale przywożą pijanych, zawszawionych, brudnych tych pijanych i wszystko leży na korytarzach. My chore,
lekarze się opiekują ich i tymi pijakami. I co to? Czy to jest izba wyczerpień, czy to jest szpital? Dlaczego komunalne mieszkania są najdroższe? Nie My płacimy czynsze najwyższe, jakie tylko może, gdzie tylko ten, to my najwyższe mieszkania płacimy. Trzecie pytanie. Dlaczego miasto, tutaj raczej osiedle Kapuściska, nie jest zupełnie, nie ma nic, ani kwiata, ani nic. Gdzie te pieniądze wszystkie są? Przecież dajmy na to, dla tych pijaków powinna być izba wyczerpień, a nie szpital. Pijany to jest też chory, taka jest definicja. I teraz ja rozumiem, do którego szpitala mają ich wozić? Nie ma izby wytrzeźwień. To trzeba stworzyć. No więc dlatego się pytam, do którego szpitala, bo gdzieś te osoby, niekiedy z zagrożeniem życia, choć najpierw sobie sprawiły przyjemność i wypiły, gdzieś trzeba zawieźć. Jeżeli chodzi o kwiaty, oczywiście chcemy, żeby było ładnie, przy czym trochę poprosiłem podległych mi pracowników, aby zechcieli mniej wykorzystywać kwiaty, które trzy razy z cebulami trzeba niekiedy sadzić, tak mi się wydaje, się na mnie obrażą, jak powiem, i skorzystali z zimozielonych roślin, one są dzisiaj równie ładne, nie trzeba aż tak dużo pracy, a mówię, niekiedy widziałem, jak co chwilę kilkadziesiąt osób w mieście tą pracę wykonuje, można roślinami zimozielonymi, zresztą widzę w innych miastach, to jest stosowane, ale na to potrzeba trochę czasu. Mamy też i chcemy przyjąć, taki konkurs jest ogłoszony, jeżeli nie jest rozstrzygnięty, chyba nie, to zachęcam do udziału na stanowisko ogrodnika. Chcielibyśmy, żeby to był ktoś z przygotowaniem ogrodniczym, który by dbał o gospodarkę zieleni miejską, też od planowania pewnego, ale zmiana tej filozofii trochę czasu wymaga. I jeżeli o czynsze, to jeszcze raz powiem. Czynsz realny, bo wiemy, że nasze mieszkania, te czynszowe, miejskie, nie są wszystkie w pełnym standardzie. Więc jest też katalog tak zwanych obniżek za to, że pewnych instalacji, które powinny być, nie ma. Jest dla tych najuboższych, znaczy system, który został zmieniony łącznie z podwyżką czynszu, polega na jednej rzeczy. I kto na tym najwięcej straci? Ci, którzy najwięcej zarabiają. Bo mieszkania czynszowe powinny przede wszystkim mieć osoby, tak ja uważam, o niższych dochodach. I jeżeli mamy kogoś bogatego i mieszka w mieszkaniu czynszowym do tej pory za 5,30, to nie jest tędy droga. Więc dlatego jest też system dodatków rodzinnych, czyli osoby o najniższych zarobkach. W wyniku tej regulacji, proszę mnie słuchać, w wyniku tej regulacji osoby o najniższych zarobkach płacą mniej niż przed zmianą czynszu, bo takie wprowadziliśmy zasady. Najubożsi płacą mniej, ci w środku płacą trochę więcej, którzy zarabiają, ci najbogatsi płacą dużo więcej. I dzięki temu, tak jak powiedziałem, najniżej, o najniższych dochodach osoby w przeliczeniu na mieszkańca płacą mniej i to nawet o kilkadziesiąt złotych na miesiąc.